Chrześcijanie w Jerozolimie, niesprawiedliwy atak na cywili. 13 października doszło do spotkania patriarchów i głów kościołów w Jerozolimie. Owocem posiedzenia było wydanie wspólnego oświadczenia w sprawie pogłębiającego się kryzysu humanitarnego w Gazie. Duchowni stali się świadkami nowej fali przemocy obejmującej nieuzasadnione ataki na cywili. Izraelskie rozporządzenie ewakuacji do północnej Gazy, na którego mocy 1 100 000 ludzi, włączając w to członków wszystkich wspólnot chrześcijańskich, ma ewakuować się na południe w ciągu doby, tylko pogłębi i tak już katastrofalny kryzys humanitarny, stwierdzają duchowni w oświadczeniu. Cała populacja Gazy jest pozbawiona dostępu do elektryczności, wody, paliwa, żywności i lekarstw. Według źródeł ONZ 423 tysiące osób musiało już zmienić swoje miejsce pobytu, bo straciło dach nad głową. Wielu cywili przebywających w strefie Gazy mówiło nam, że nie mają możliwości bezpiecznej ewakuacji w żadną stronę. Przywódcy chrześcijańscy usiłują przekonać reżim Izraela do udzielenia humanitarnego wsparcia mieszkańcom Gazy oraz wzywają obie strony do zawieszenia broni. Na 17 października planowany jest Światowy Dzień Postu i Modlitwy o Pokój.